Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj w końcu po prawie 2 latach od zakupu tego oto Tomahawka od Pawła przyszedł czas, aby nagrać jego recenzję. Co prawda test pojawił się po jakichś 2 tygodniach od jego zakupu i możecie go obejrzeć pod tym linkiem, chociaż oprócz niszczenia tam cegieł i jakichś innych butelek to nic w nim ciekawego nie było. Ale jeżeli ktoś chce sobie coś takiego zobaczyć, to zapraszam. Dzisiaj będzie normalna recenzja. Oczywiście, jeżeli chodzi o zakup czegoś takiego, to nie wiem, czy jest jeszcze to możliwe, ponieważ Paweł sprzedawał je jakieś 2 lub 1,5 roku temu i nie wiem, czy w ogóle w obecnej chwili on jeszcze robi takie coś, ale robi dużo ciekawych rzeczy, noży, jakichś toporów, siekier i tak dalej, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to zapraszam tutaj do strony Paweł Romeo Kowalstwo i tam możecie sobie to wszystko pooglądać i ewentualnie coś kupić. To tak tytułem wstępu, a my może teraz przejdźmy sobie do samego tego Tomahawka. Oczywiście nie będę tutaj dokładnie podawał jakichś wszystkich wymiarów, ponieważ raz, że już ciężko, żebyście w ogóle go kupili. Dwa, to jest oczywiście rzecz robiona ręcznie, czyli de facto każdy egzemplarz różni się czymś od siebie. Mniej więcej ma on długość około 40 cm, wykonany został ze stali 50HF. Jak chodzi o praktyczne, jak to wygląda w praktycznych aspektach, no to trzymanie ostrości dla mnie jest jak najbardziej zadowalające. Jak chodzi o pojawianie się jakichś nalotów, no to tutaj trzeba nieco na to uważać, jeżeli komuś zależy bardzo na tym, żeby to fajnie wyglądało. Mi to szczególnie jakoś nie przeszkadzało, gdy się pojawiła jakaś lekardza czy coś tego typu, bo nawet pasuje to do całego klimatu, ale no jeżeli ktoś chce, żeby to było w takim stanie, jak jest po zakupie, no to warto sobie to przeczyścić zawsze po tym, jak będziemy go gdzieś używać i to się ubrudzi ziemią, po prostu gdzieś dostanie się do tego wilgoć, no to właśnie warto sobie to czymś przetrzeć, ewentualnie zabezpieczyć jakimś olejem, to zawsze coś tam pomoże. A zatem jak chodzi tutaj o takie teraz moje odczucia z używania tego, to na początku muszę powiedzieć o jednej takiej wadzie, aczkolwiek chyba ona przydarzyła się tylko mi, bo naprawdę dużo osób chyba to kupiło. Zresztą ja kupiłem wtedy 2 sztuki, znaczy jedna była dla kolegi, druga dla mnie, ale w każdym razie z tamtym nic się nie stało, a z tym po, w sumie de facto, po pierwszym wyjściu z tym gdzieś w teren, jak chciałem sobie tym nieco porzucać, to tym trzonkiem uderzyło to w coś twardego i przez to to się całe jakoś tak wykrzywiło. Jeżeli znajdę w tej chwili jakieś wideo, na którym dokładnie pokazywałem, jak to wygląda, no to w tej chwili to wam wstawię. W każdym razie to się tak skręciło po prostu, no szczerze mówiąc nawet się zdziwiłem, ale jak sam Paweł mówił, jeżeli to się zepsuje, to po prostu odsyłamy mu i on to naprawia, tak się w tym przypadku stało. Odesłałem to, wszystko zostało naprawione i od tego czasu nic się absolutnie z tym nie stało. Jest on prosty, tak jak powinien być i ja jestem w tej chwili z tego jak najbardziej zadowolony. Jak widzicie, mamy tutaj też taki fajny kolec. On jakoś szczególnie ostry może nie jest, ale jak chodzi o jakieś zadawanie, no może nie ciosów, bo jednak troszeczkę dziwnie by to brzmiało, no to w każdym razie jak chodzi o jakieś niszczenie cegieł chociażby, bo właśnie go testowałem, ten czubek w takich sytuacjach, no to naprawdę jest duża różnica i mimo, że to się wydaje, że jest dość tępe, to uderzając w jakąś deskę, którą to się tam lekko wbije, no to tym spokojnie przebijemy to na wylot, no bo i tak ta siła jest tutaj skupiona na naprawdę niewielkim punkcie, który ma jakiś 1 mm powierzchni kwadratowej tutaj w miejscu, gdzie styka się z jakimś elementem, w który chcemy uderzyć, a więc to jest też fajne, jak chodzi o niszczenie jakichś rzeczy, no bo przyznajmy, że wiele też osób chcę coś kupić takiego, aby mieć po prostu do zabawy, do czasami zniszczenia jakichś tam gałęzi, innych butelek i tak dalej, więc jak najbardziej polecam wtedy z tym czubkiem, bo oczywiście też była wersja tutaj bez tego czubka, wtedy wydaje mi się, że jest to nieco bezpieczniejsze i też ma jakieś tam może bardziej praktyczne zastosowanie, jak chodzi o używanie na jakichś wypadach, czyli do po prostu ścinania jakichś gałęzi, rąbania, batonowania nawet,
ale jak ktoś chce zabawkę, to wydaje mi się, że z tym czubkiem dużo fajniej to wygląda. Wydaje mi się, że nie ma sensu teraz tyle gadać. Jeszcze ostatnią rzeczą jest ten trzonek. Jak widzicie, mamy go tutaj, mamy na nim oplot z paracordu i nawet to się ok trzyma. Oczywiście musimy brać pod uwagę, że jest on dość wąski w porównaniu do jakichś zwykłych siekier z trzonkiem drewnianym, no to muszę przyznać, że trzyma się gorzej, ale źle nie jest. To jest taki zwykły oplot, po prostu jest to owinięte i też miałem na początku tutaj problem, że on się zsunął, ale można to łatwo tutaj poprawić, związując nawet tutaj jakiś taki dziwny węzeł robiąc, to się teraz już trzyma lepiej, albo po prostu wykonać ten taki, na oplotach dokładnie się nie znam, ale w każdym razie to, że mamy cały czas po prostu takie jakby tutaj supły, wiecie chyba o co chodzi, no tutaj wam wstawię nazwę tego oplotu, jeżeli znajdę. Ale w tej chwili mi się on już nie zsuwa i jest naprawdę ok. Oczywiście możemy też się pobawić w jakieś modyfikacje, tudzież na przykład zedrzeć tą powłokę powstałą, z tego co mi się wydaje, po hartowaniu, wymienić sobie ten paracord na jakiś bardziej na przykład coś rzucające się w oczy, bo na pewno w przypadku, jeżeli będziemy sobie gdzieś tym rzucać i wpadnie nam gdzieś w trawę, no to taki będzie dość ciężko znaleźć, a jeżeli byśmy sobie tu dali, nie wiem, chociażby jakiś taki, no nie chcę mówić odblaskowy, ale coś takiego, co będzie rzucać się w oczy, no to na pewno to będzie łatwiejsze do odnalezienia. Zresztą sam myślałem, aby zedrzeć to, tą powłokę i dać tu chociażby taki zielony, mocno rzucający się w oczy odcień tego paracordu. Ale okej, tyle gadania i teraz zapraszam Was znowu do testu. I tym razem wytestujemy sobie to nieco bardziej do jakichś takich bardziej praktycznych zastosowań, coś tam po rąbiemy i tak dalej, więc jeżeli jesteście zainteresowani dalszą częścią, no to zapraszam do oglądania.
Dzisiejszy film powoli dobiega końca. Przed chwilą mogliście zobaczyć, jak to spisuje się podczas takiego, nazwijmy to mniej więcej, zwykłego użytkowania. No moim zdaniem całkiem fajnie można się tym pobawić i zawsze też wykonać tam jakieś takie prace, jakieś raczej zadania podczas jakichś tam wypadów, do tego też to się jak najbardziej nadaje. No i to chyba tyle w dzisiejszym filmie, nie ma co tutaj się jakoś rozgadywać. Napiszcie w komentarzach, czy mieliście może też styczność z takimi tomahawkami lub innymi tego typu sprzętami. Jeżeli ktoś miał, może ktoś miał dokładnie taki sam, to niech też wyrazi swoją opinię na jego temat. I w ogóle sekcja komentarzy jak zwykle należy do Was. Ja dziękuję za uwagę, zapraszam Was do lajkowania, subskrybowania, również możecie wpaść na mojego Facebooka, a my widzimy się już w następnym filmie. Cześć!